Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu. Żałuję ogromnie, że koronawirus pokrzyżował mi plan i nie mogę pojawić się osobiście w kolegium domu, ale przygotowałem krótkie wspomnienie, które dotyczy profesora Franciszka Jegi jako rektora i chciałbym je Państwu przedstawić. Magnificencjo, szanowny panie rektorze, szanowni państwo. Każdy, kto choć trochę interesuje się mechanizmami wytwarzania, dystrybucji i przyswajania wiedzy, zauważył zapewne, że ostatnie dwie dekady obfitowały w prace poświęcone idei, zadaniom i wyzwaniom dawnego i obecnego uniwersytetu. Prace uczonych tak różnych jak Bill Readings, Frank Donahue, Marta Nussbaum czy Stanley Fish, by odwołać się do dorobku różnych dyscyplin i różnych idiomów krytycznych, mają już solidnie ugruntowaną polską recepcję, a i rodzinni autorzy chętnie zajmowali się diagnozowaniem kondycji oraz przemian interesującej nas instytucji uniwersytetu. Co więcej, jak pokazują tegoroczne zapowiedzi brytyjskiego i amerykańskiego rynku wydawniczego, kolejne prace poświęcone tym zagadnieniom pojawią się także w przyszłym roku, kiedy to nasz świat akademicki pochłonięty będzie tym, jakie zmiany i wizje czekają rodzimą akademię w związku z dokonującymi się na naszych oczach przypasowaniami polskiej sceny politycznej. Wymienionych przed momentem autorów interesuje uniwersytet pojmowany zarówno jako środowiskowy mechanizm tworzenia międzyludzkich relacji, a więc jako wspólnota, której jednym z mianowników staje się potrzeba wytwarzania wiedzy w oparciu o podzielane zasady i wartości, z drugiej jako instytucja, która w swych najlepszych wcieleniach epoki korpokultury nadal zakorzeniona jest w tradycji ufundowanej pismami oraz działalnością Humboldta. Instytucja stanowiąca część przestrzeni publicznej, szczególnie odpowiedzialnej za kształtowanie i weryfikację dyskursów składających się na dynamikę życia społecznego. Co najmniej od czasów Hegla jesteśmy szczególnie świadomi, że człowiek tworzy swą własną podmiotowość, wspólnotową aktywność i relacje z innymi dzięki wspólnej mowie, bez której trudno wyobrazić sobie przestrzeń publiczną, a więc także uniwersytet. Niezależnie od tego, czy pracujemy dziś w laboratoriach, badając powiedzmy mechanizmy powstawania życia, czy w archiwach i bibliotekach, tworząc historie, słowniki i gramatyki umożliwiające porozumiewanie się z innymi, nasza praca nabiera znaczenia i społecznej nośności dzięki językowi właśnie, a w zasadzie dzięki różnym językom tworzącym dzisiejszy uniwersytet jako część przestrzeni publicznej będącej przedmiotem wspólnej troski, przekładu i negocjowania znaczeń. Mówię o tym dlatego, że Franciszek Ziejka, bohater dzisiejszego spotkania, zdawał sobie z tego znakomicie sprawę nie tylko jako autor książki Gaudium Veritatis, ale także jako autor licznych prac poświęconych wartościom akademickim. W momencie, kiedy poddaje się jego dorobek rozmaitym podsumowaniom, także na tle historycznych zjawisk epoki, w której przyszło mu żyć, warto na plan pierwszy wysunąć jego autorską działalność, działalność badacza, znawcy literatury i kultury polskiej, o czym była już wcześniej mowa w wystąpieniach pani profesor, jak i zaangażowanie w tworzenie wspólnoty akademickiej i przestrzeni publicznej w tym jej wymiarze, z którym ściśle wiąże się wytwarzanie, transfer i przyswajanie wiedzy. W jego naukowym i lektorskim życiorysie studia historyczno-literaturoznawcze dotyczące zjawisk o charakterze narodowym i lokalnym nieustannie splatają się z działalnością publiczną. Po zakończeniu drugiej rektorskiej kadencji w roku 2005 potwierdza tylko, że należy do grona najlepiej rozpoznawalnych, by nie rzec najbardziej medialnych, twarzy zarówno uczelni, jak i Krakowa, któremu służy jako przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków oraz gorący orędownik idei powstania nowego panteonu narodowego. Idei sformułowanej zresztą po przeprowadzeniu pogłębionych studiów historycznych, cytujących dzieje Wawelu i Skałki na tle innych tradycji europejskich. Szczególne związki prowadzonych przezeń badań, działalności rektorskiej i zaangażowania w kształtowanie dziejów miasta widoczne są bez wątpienia w jego licznych publikacjach z ostatnich dwóch dekad. Trudno byłoby je tutaj w tej chwili wymieniać. Aby jednak kilka słów o nich powiedzieć, odwołam się do dwóch próbek, dwóch arkuszy notatek rektorskich towarzyszących maszynopisom wystąpień, które Franciszek Ziejka przygotował w roku 2004. Pierwszy z nich przeznaczony był do książki poświęconej wielokulturowości i tożsamości mniejszości w Polsce i na Węgrzech. Poświęcił w niej cały rozdział obliczu młodopolskiego Krakowa. Pisał w nim, że
siła i atrakcyjność wizerunku miasta jako stolicy duchowej Polaków, czy też stolicy Młodej Polski jest tak duża, że znika z pola widzenia międzynarodowy, europejski wymiar toczącego się w nim życia umysłowego i artystyczno-literackiego. Wynika on zdaniem uczonego zarówno z kontaktów miasta z Paryżem, Berlinem, Wiedniem czy Monachium, jak i z charakteru samego ośrodka, kształtowanego nie tylko przez Polaków, ale też przez Ukraińców, Czechów, Żydów, Litwinów i przedstawicieli innych nacji. Z właściwą sobie dociekliwością, autor dał się przecież poznać jako mistrz poszukiwań archiwalnych, pani profesor Węgrzyn mówiła tutaj o sztuce detalu historycznego, a Biblioteka Jagiellońska stała się jego drugim domem, prowadził wieloletnie kwerendy, z pasją dokumentując najdrobniejsze szczegóły, od słynnych niegdyś pod Bawelem spotkań wielbicieli poezji Dantego, po wizyty znanej aktorki paryskiej Sary Bernard, czy pisarzy miary Józefa Konrada. Nasz budynek uniwersytecki na Grodzkiej jest jedną z części, że tak powiem, ważnych części drogi życiowej Józefa Konrada, Czy wizyt takich uczonych jak Georg Brandes, duński badacz literatury światowej i autor znanej także u nas książki, znanej u nas w XIX wieku, książki o Polsce, przetłumaczonej zresztą na polszczyznę, odwiedzający miasto w roku 898. Jak w życiu uczelni, Franciszek Ziejka wspierał równowagę rozwoju wielu dyscyplin określanych tradycyjnie mianem ścisłych, humanistycznych czy społecznych, tak i obraz Krakowa, pisarzy, poetów i malarzy nie byłby dla niego pełny bez przypomnienia osiągnięć wybitnych fizyków, chemików i medyków. Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, Napoleona Cybulskiego, Tadeusza Browicza czy Mariana Smolukowskiego. Urok lokalnego kolorytu i specyfiki miasta, do którego profesor był przywiązany, ujawniał się w całej złożoności dopiero w wymiarze europejskim. Warto o tym pamiętać, wszak czasy, kiedy kierował naszą uczelnią, przypadały między innymi na historyczny moment poszerzania granic wspólnoty europejskich państw. 3 dni przed włączeniem Polski w struktury unijne jako przewodniczący KRASP, w obecności kilkuset europejskich rektorów, zapewne pamięta tę sytuację pan rektor Tadeusiewicz, reprezentujących blisko 2 miliony nauczycieli akademickich i ponad 15 milionów studentów, przypominał w Lublinie, że od kondycji świata akademickiego zależą losy przyszłych obywateli Starego Kontynentu, który jawił mu się jako świadoma swej bolesnej historii, przestrzeń wyzbyta nacjonalizmów i otwarta na wartości humanizmu. Zabierał wówczas głos w imieniu instytucji wprowadzających do okrzepłej już wspólnoty ponad 3 miliony studentów z krajów, których liczba studiujących w ciągu 15 lat podwoiła się lub potroiła, a w Polsce było ich wówczas 4-krotnie więcej niż w roku 1990. W notatkach do tego wystąpienia, które sąsiadują z notatkami o młodopolskim Krakowie, zapisywał, że to na uniwersytetach spoczywa odpowiedzialność za nadanie Europie, to cytat, nowego oblicza, oblicza Europy wiedzy. Temu zadaniu podporządkował liczne akademickie obowiązki i przedsięwzięcia, pragnąc synergii rozwoju miasta i świata akademickiego, podkreślając wagę swych radłowskich korzeni, chłopskiego dziedzictwa, wyniesionej z domu dyscypliny pracy, która od wczesnego poranka wyznaczała rytm jego dnia, kształtował swą wizję uniwersytetu z rozmachem, budując jego infrastrukturę, kampus 600-lecia, audytorium Maksimum, międzynarodowe kontakty, EUA, Coimbra Group, lokalną i krajową pozycję, KRASP, KRUB, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Przypominał o jego bogatej historii podczas obchodów jubileuszowych, intensywnie współpracował z instytucjami życia kulturalnego, mediami, fundacjami, Stowarzyszeniem Absolwentów, o którym mowa była również dzisiaj. Zależało mu także, aby uczelnia posiadała własne pismo i przez ponad 20 lat był swoistym patronem miesięcznika Alma Mater. Gościł w murach naszej uczelni premierów i prezydentów, koronowane głowy, przedstawicieli wielu kultur i kontynentów. Jednak w jego kalendarzu zawsze znajdowało się miejsce dla trudnych spraw wszystkich szukających u niego rady i wsparcia. W jednym z przemówień widziałem na sali panią profesor Barbarę Michalak-Pikulską, która zapewne pamięta to spotkanie. Właśnie w jego ramach, w jednym ze swoich przemówień skierowanym do czołowych badaczy świata arabskiego, podkreślał, że Uniwersytet Jagielloński otwarty jest na dialog uczonych różnych języków, kultur i światopoglądów. Potwierdzenie tego, że tak właśnie było, także tego, że każdy mógł się czuć na uniwersytecie wolny i bezpieczny, znajdziemy w licznych dokumentach i wystąpieniach zachowanych z okresu,
Gdy Franciszek Ziejka sprawował funkcję rektora, poniekąd znajdziemy je także w jego licznych studiach z tego okresu. Warto wszak podkreślić, że zawsze szczególnie zależało mu na tym, by pośród licznych obowiązków nie rezygnować z aktywności historyka literatury. Jestem głęboko przekonany, że jeśli spotykamy się dziś, by przypomnieć o intelektualnym i instytucjonalnym dorobku Franciszka Ziejki, potwierdzonym licznymi dokonaniami, które wrosły już w materialną tkankę Krakowa, jak dom Franciszek zachowany między szklanymi ścianami audytorium Maksimum, o którego zachowanie zabiegał, czynimy to także po to, by przypomnieć, jak ważna była dla niego idea uniwersytetu jako wspólnoty kierującej się pewnymi zasadami i wartościami i jako sprawnie funkcjonującej instytucji, która stwarza warunki pracy i rozwoju uczonych oraz powierzonych ich opiece studentek i studentów. Zdawał sobie sprawę zarówno z jej historycznego dziedzictwa, jak i intelektualnego potencjału, o który troszczył się w bardzo konkretny sposób. Przede wszystkim poprzez systematyczne poznawanie historii tej instytucji, jej lokalnego i ponadlokalnego oddziaływania, poprzez polityczne zabiegi oraz pozyskiwanie środków na jej rozwój, zwłaszcza niezbędnej infrastruktury, poprzez wielowymiarową sztukę dyplomacji różnych szczebli. Pamiętajmy chociażby o działaniach na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i zachowania tzw. zbiorów berlińskich w Krakowie. Poprzez działania w najważniejszych międzyuczelnianych ciałach decyzyjnych i poprzez troskę o najwyższy poziom pracy naukowej wyznaczającej standardy dla wielu instytucji edukacyjnych w Polsce. Niemniej ważna była też jego aktywność kulturotwórcza, wizerunkowa, medialna, obecność w audycjach radiowych, regularne rozmowy w regionalnych i ogólnopolskich oddziałach telewizji, liczne wywiady w prasie ogólnopolskiej. We wszystkich swych zaangażowaniach, a chyba szczególnie w czasie politycznych i pełnych napięć spotkań, ogromną rolę odgrywała jego bezpośredniość i rozbrajające poczucie humoru. To poczucie humoru właśnie ono skłania mnie do tego, by przypomnieć, o czym zapewne dobrze pamiętają najbliżsi współpracownicy, których też widzę tutaj na sali dzisiaj, że otwarte drzwi rektorskiego gabinetu potrafiły zachęcać do wizyt mniej konwencjonalnych. Przyrastające z każdym miesiącem kolejne teczki archiwalne z gatunku waria przechowały liczne ślady osobliwych wizyt. Były wśród nich regularne odwiedziny zagorzałej wielbicielki opery i kultury indyjskiej, zapraszającej na wspólne wieczory medytacji, które skłaniały rektora do opuszczenia gabinetu przez salę senacką i aulę. Były niepokojące i równie regularne odwiedziny wizjonerki, która z nutą tajemnicy w głosie informowała o rzekomo popełnionej jeszcze w latach 80. na terenie Kolegium Witkowskiego zbrodni. Idealny temat powieści kampusowej. Jednak chyba najciekawszy dokument, wizytówka zachowana przeze mnie do dziś, pochodzi od niejakiego Jerzego Waleriana, ze względu na ochronę danych osobowych pomijam nazwisko, który zostawiał regularny bilet wizytowy, na którym identyfikował się jako Bolesław Chrobry I, król Polski. Wszystko to dane z teczki waria. By zaświadczyć o skali i sile oddziaływania Franciszka Ziejki, nie musimy przytaczać cytatów i wskazywać źródeł. Mamy ją jeszcze w żywej pamięci. Przechowujemy w niej także liczne mikrohistorie i anegdoty, które mają znaczenie o tyle, o ile potwierdzają pewien rodzaj obserwacji uczestniczącej, by pożyczyć termin od światowej sławy polskiego antropologa Bronisława Malinowskiego, także przez pewien czas związanego z naszym miastem i naszą uczelnią. Dzielę się zatem z Państwem na zakończenie także tymi błahymi obserwacjami, zanim bieg czasu podda postać rektora zabiegom brązowniczym i pomnikotwórczym. Bardzo dziękuję.